Dzień dobry, ja mam na imię Agnieszka, a to kolejny odcinek serii Ciemna Strona Korei. Ciemna Strona Korei to seria, w której omawiam znane i nieznane sprawy kryminalne z Korei Południowej. Omawiam też tajemnicze miejsca, osoby i historie. Dziś sprawa, której fabuły nie powstydziłaby się nawet najbardziej skomplikowana koreańska drama. Dodam też, że jest to sprawa, której śledztwo jest wciąż w toku, a proces głównych podejrzanych dopiero się rozpoczął. Możecie więc spodziewać się aktualizacji ode mnie, czy to na moim Twitterze, czy na Instagramie. Na obu tych platformach jestem jako Pyrak w Korei. Zapraszam więc na materiał o tajemniczym utonięciu 39-letniego Yoon Sang-yeopa w potoku w Dolinie Gapyeong w Korei Południowej. Zanim jednak rozpoczniemy, chciałam przekazać parę słów od sponsora dzisiejszego odcinka, jak się możecie domyślać, Surfshark VPN. Surfshark to serwis, który chroni Waszą prywatność w sieci. Jest to szczególnie ważne, jeżeli często korzystacie np. z publicznego Wi-Fi. W ten sposób ukrywacie swój adres IP, szyfrowane są też dane przychodzące i wychodzące z Waszego urządzenia. A nawet urządzeń, ponieważ na jednej subskrypcji Surfshark możecie korzystać z wielu urządzeń, takich jak Wasz smartfon, laptop, tablet czy nawet komputer stacjonarny. Możecie się nawet podzielić swoją subskrypcją z Waszą rodziną czy znajomymi. Dzięki temu chronicie swoje dane osobowe, chronicie się przed atakami hakerskimi, chronicie się przed malwarem, chronicie się przed atakami phishingu. Jeżeli nie lubicie targetowanych reklam, to możecie sobie nawet włączyć taką opcję, która się nazywa Clean Web, która blokuje takie targetowane reklamy. Mało tego, korzystając z Surfshark możecie połączyć się z tysiącami serwerów na całym świecie i korzystać z treści, które mogą być zablokowane w Waszym kraju. Powiedzmy, że w Polsce jakaś treść, jakiś filmik na przykład jest zablokowany, to możecie połączyć się z serwerem na przykład w USA i obejrzeć tam, albo na przykład z serwerem w Korei i obejrzeć w Korei. Zachęcam Was do korzystania z tej aplikacji. Ja korzystam od lat i nie miałam żadnych problemów. Korzystając z linka i kodu rabatowego w opisie otrzymujecie bardzo dużą zniżkę, więc mam nadzieję, że to Wam się przyda. A teraz wracamy już do materiału. Wszystko zaczęło się od popularnego w Korei programu Kogosi Algo Sipta, po angielsku Unanswered Questions. Można powiedzieć, że program ten był swojego rodzaju prekursorem gatunku true crime w Korei. Pierwszy odcinek wyemitowano w 1992 roku i od tego czasu program ten cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem i przede wszystkim zaufaniem widzów. Do tego stopnia, że program w dużej mierze opiera się na zgłoszeniach od informatorów, od widzów. I tak jakiś czas temu z reporterami programu skontaktowała się 28-letnia INH. W mailu zatytułowanym "Duże firmy ubezpieczeniowe wciąż popełniają przestępstwa" opisała, jak firma ubezpieczeniowa bezpodstawnie odrzuciła jej wniosek o wypłatę odszkodowania po śmierci męża Yoon Sang-yeopa w wypadku. Suma była niebagatelna, 800 milionów won, czyli na polskie około 2 miliony 700 tysięcy złotych. Twórcy programu po zobaczeniu tego maila skontaktowali się z INH telefonicznie, aby uzyskać więcej szczegółów. To, co zwróciło ich uwagę, to to, że INH w swoim mailu nie nazywała swojego męża mężem, a małżonkiem, co w języku koreańskim brzmiało bardzo nienaturalnie. To budziło już pewne podejrzenia, że za wszystkim kryje się coś więcej niż historia zrozpaczonej wdowy. Z rozmowy telefonicznej wynikało, że para żyła ze sobą w związku przez parę lat, po czym wzięła ślub. INH twierdziła, że w 2019 roku jej mąż Yoon uległ tragicznemu wypadkowi i od tego czasu firma ubezpieczeniowa odmawia wypłacenia jej odszkodowania, które jej się należy. Złożyła nawet zażalenie do odpowiedniej instytucji, w tym przypadku Służby Nadzoru Finansowego. Ta rozmowa była pierwszą i ostatnią, jaką INH przeprowadziła z twórcami programu Kogosi Algo Sipta. Kiedy później twórcy programu próbowali skontaktować się z nią ponownie, żeby ustalić więcej szczegółów, ślad po niej zaginął. Pierwszy odcinek na ten temat wyemitowano w październiku 2020 roku. I z tego odcinka dowiedzieliśmy się wielu szczegółów, które INH pominęła w swoim mailu, a później w tej rozmowie telefonicznej. Zacznijmy więc od tego tragicznego wypadku, w którym zginął
mąż Yoon-hae, Yoon Sang-yeop. 30 czerwca 2019 roku Yoon-hae wybrała się wraz z mężem Yoonem nad wodospad Yeongso w Kapyeong na północny wschód od Seulu. Towarzyszyło im 5 znajomych. Wodospad Yeongso oraz znajdujący się tam strumień to popularne miejsce do nurkowania i wypoczynku wśród Koreańczyków, dlatego zwykle w okresie letnim są tam spore tłumy. Jednak grupa Yeon-hae dotarła na miejsce po południu, około godziny 15 i pozostała tam długo po tym, jak reszta wczasowiczów wróciła do domu. W końcu około godziny 20, a więc w momencie, kiedy już się ściemniło, Yeon-hae zaproponowała, żeby zanurkowali po raz ostatni. Na skałę nad wodospadem wspiął się jej mąż Yoon Sang-yeop oraz 2 innych mężczyzn, którzy im towarzyszyli. Yoon Sang-yeop skoczył jako ostatni, jednak w przeciwieństwie do pozostałych mężczyzn nie wynurzył się już z wody. Yeon-hae utrzymywała potem, że widziała, jak twarz męża wynurza się z wody, że widzi jego twarz. Pomyślała więc, że wychodzi już z potoku i odwróciła się na chwilę. Jednak kiedy mąż nie przychodził, zorientowali się, że nie ma go, że nie widać go, że jest pod wodą. Wezwano więc służby ratownicze. Pierwsze zgłoszenie odnotowano około godziny 20:24, a więc prawie 20 minut po tym wypadku. Służby ratownicze dotarły na miejsce po 30 minutach i stwierdzono zgon Yoon Sang-yeopa. I teraz pierwsza z okoliczności, jeżeli chodzi o tę sprawę, która naprawdę przyprawia mnie o gęsią skórkę, a to nie jedna taka okoliczność. Kiedy służby ratownicze stwierdziły zgon Yoon Sang-yeopa, było około godziny 21, do wygaśnięcia polisy ubezpieczeniowej Yoona brakowały 3 godziny. Tak, do wygaśnięcia tego ubezpieczenia, o które później odszkodowanie ubiegała się i 3 godziny. Śledztwo przeprowadzone wtedy przez lokalną policję nie wykazało jednak żadnych nieprawidłowości i sprawę zamknięto. Wracamy teraz jednak do tego programu Kogosi Algo Sipta, który został wyemitowany ponad rok po tym wypadku, bo w październiku 2020 roku. Z programu dowiadujemy się, że Yoon i Yeon-hae zarejestrowali swoje małżeństwo w marcu 2017 roku bez żadnej dodatkowej uroczystości, bez wesela. Od tamtej pory Yeon-hae i Yoon Sang-yeop żyli jako tak zwane chumalbubu, małżeństwo weekendowe. Chumalbubu, czyli małżeństwo weekendowe, jest to dość powszechny koncept w Korei Południowej i oznacza to, że małżeństwo, głównie ze względu na swoją pracę, mieszka w dni robocze osobno i spotyka się i spędza czas razem w weekendy. Yeon-hae mieszkała więc, chociaż nawet to zostanie później podane w wątpliwość, w hostelu w Incheon i było to mieszkanie, które docelowo było mieszkaniem wspólnym małżeństwa, a Yoon Sang-yeop mieszkał w Suwon, w małej suterenie, w pobliżu pracy. W programie Kogosi Algo Sipta wypowiadał się przyjaciel Yoona, który nie rozumiał zachowania Yoona, dlaczego nie dojeżdżał do pracy. Ta odległość między Suwon a Incheon to nie jest taka odległość, że naprawdę trzeba mieszkać osobno. I on tego nie rozumiał, a Yoon to po prostu wyjaśniał tak, że tak jest im łatwiej, tak jest bardziej komfortowo. Yeon-hae po prostu tak woli i to był koniec dyskusji. Jeżeli chcecie znać moje zdanie, jako osoby, która doświadczyła właśnie takiego dalekiego dojeżdżania i ma w swoich kręgach osoby, które również pracują czy mieszkają w ten sposób, to powiem tak, nie jest dziwne ani dojeżdżanie daleko do pracy, ani mieszkanie osobno. W przypadku Incheon i Suwon jest to odległość, no w zależności od tego, gdzie w Incheon i gdzie w Suwon, jest to odległość mniej więcej 50 km w jedną stronę. Znam przypadki, gdzie osoby dojeżdżają z dalszych zakątków Korei do pracy. Taka podróż zajmuje im na przykład 2 godziny w jedną stronę albo więcej. A znam też przypadki, gdzie osoby, małżeństwo mieszka bliżej. Mieszkanie tego małżeństwa jest bliżej pracy, na przykład 20-30 km, a mimo to mieszkają w dni robocze osobno. To jest naprawdę... Każdy przypadek jest inny i to zależy od małżeństwa, więc nie dziwiłabym się ani tym osobom, ani takim. W programie ujawniono jednak inne, bardziej przykre szczegóły z życia Yoon Sang-yeopa. Przez cały okres trwania małżeństwa wysyłał pieniądze swoim teściom, którym, jak utrzymywała Yeon-hae, nie wiodło się zbyt dobrze. Matka Yeon-hae w rozmowie z reporterami wyznała jednak, że nigdy nie otrzymała żadnych pieniędzy od zięcia. Wszystkie pieniądze musiała więc zatrzymywać dla siebie sama Yeon-hae. Mało tego, mieszkanie w Incheon Yoon również wynajął praktycznie sam. 100 milionów pożyczył od rodziny, a na 40 milionów wziął pożyczkę.
W mieszkaniu tym, tak jak wspominałam, miała mieszkać Yeon Hye, jednak w rzeczywistości mieszkał tam jej znajomy. W 2018 roku Yoon, który otrzymywał w swojej dużej korporacji, w której pracował, wynagrodzenie rzędu 4,5 miliona won miesięcznie, to jest naprawdę bardzo dobre wynagrodzenie, był tak zadłużony, że musiał ogłosić bankructwo. To nie wszystko. Każdy grosz praktycznie przesyłał swojej żonie do tego stopnia, że na koncie nie miał żadnych pieniędzy. Jeżeli chodzi o jedzenie, to lunche jadł w firmie, ponieważ lunche to był jeden z benefitów w firmie, w której pracował. Problemem były weekendy, gdzie nie mógł korzystać ze stołówki w firmie, musiał się jakoś stołować sam, nie miał więc pieniędzy nawet na paczkę ramionu i butelkę wody. W programie ujawniono zrzuty ekranu na KakaoTalku, na takim koreańskim messengerze, w których Yoon prosi żonę o przesłanie kilku tysięcy won na jedzenie. Dosłownie błagał ją, jeżeli to dla niej nie problem, żeby wysłała mu te kilka tysięcy won, bo on jest głodny, a nie ma za co kupić paczki ramionu. Przesyłał jej też zdjęcie zniszczonych, zdartych przez długie użytkowanie butów z prośbą o pieniądze na nową parę. Czasami prosił o pożyczenie pieniędzy swoich znajomych. Jednego razu poprosił swojego znajomego o 3000 won, to jest jakieś 10 zł. Znajomy, który wiedział trochę o sytuacji Yoona, przesłał mu 100 tysięcy won, to jest około 330 zł. I Yoon natychmiast odesłał mu 97 tysięcy won, bo potrzebował tylko tych 3000 won. Według relacji znajomych i rodziny Yoona był on po prostu dobrym człowiekiem, zawsze miłym i uczynnym. Jednak nawet takie osoby mają swoje granice i w śledztwie ujawniono, że wyszukiwał on, jak i gdzie można sprzedawać własne organy. Były też tam wyszukiwania dotyczące tego, jak popełnić samobójstwo. Pomimo tej skrajnej biedy, tego, że nie miał za co kupić paczki ramionu, która kosztuje 1000 won albo nawet mniej, Yoon wciąż opłacał swoje ubezpieczenie, swoją polisę ubezpieczeniową. I to jest jedna z tych okoliczności, które wzbudziły ogromne podejrzenia najpierw w firmie ubezpieczeniowej, później wśród twórców programu, a na końcu wśród śledczych, którzy ponownie otworzyli sprawę. W każdym razie ta cała sytuacja finansowa, ta tragiczna sytuacja finansowa Yoona działa się w tym samym czasie, w którym pojechał wraz z żoną i jej znajomymi nad wodospad Yeongso. I tutaj cytując znajomego Yoona, umierał z głodu, dlaczego miałby więc jechać na jakąkolwiek wycieczkę z tą kobietą? Jedna z osób towarzyszących Yeon Hye i jej mężowi była pani Choe. Pani Choe została zaproszona przez swojego partnera I, który z kolei był byłym partnerem Yeon Hye. I ona do tego dnia nawet nie znała Yeon Hye i jak ją poznała, to Yeon Hye przedstawiła jej Yoon Sang-yeopa jako jej starszego brata. Nie jako swojego męża, tylko jako starszego brata. I pani Choe przywołuje rozmowę małżeństwa tuż przed wypadkiem. Brzmiała ona mniej więcej tak. Yeon Hye, oppa, skacz. Yoon, nie chcę. Yeon Hye, to ja skoczę. Yoon, nie, nie, już dobrze, ja skoczę. Przyjrzyjmy się więc teraz samej Yeon Hye. Zastanawiacie się pewnie, dlaczego nazwałam ten odcinek Koreańska Czarna Wdowa. Jest to przydomek, który nadałam jej sama, ale myślę, że dość dobrze oddaje naturę Yeon Hye i zaraz zobaczycie dlaczego. Yeon Hye urodziła się w 1991 roku i wychowała się w biednym domu. Jej rodzice byli niepełnosprawni. Żyli praktycznie ze świadczeń społecznych. W 2002 roku Yeon Hye wystąpiła w programie MBC Love House wraz ze swoimi rodzicami. Wydawała się być skromną i uczynną dziewczyną. W programie powiedziała, cytuję, kiedy dorosnę, chcę pomagać innym tak, jak nam pomagano. Według zeznań sąsiadów od czasów gimnazjum często uciekała z domu, parała się też prostytucją. Fakt ten potwierdza policja, która ustaliła, że w 2006 roku w wieku 15 lat Yeon Hye została zatrzymana za świadczenie usług seksualnych za 160 tysięcy won. Później wielokrotnie zwabiałam różnych mężczyzn pod pretekstem właśnie świadczenia takich usług, w międzyczasie kradnąc ich portfele i zegarki. W 2010 roku zaszła w ciążę i w 2011 roku urodziła córkę, którą później zaadoptował Yoon Sang-yeop. I teraz przejdźmy może do tej koreańskiej czarnej wdowy, ponieważ istnieje podejrzenie, że Yoon Sang-yeop nie był jedyną potencjalną ofiarą Yeon Hye. Przed Yoon Sang-yeopem Yeon Hye była w związku z dwoma mężczyznami. Obaj zginęli w nieszczęśliwych wypadkach.
pierwszy partner Yeonhae, Kim, który zresztą był ojcem jej dziecka, zginął w wypadku samochodowym w 2010 roku i która była wtedy jego współpasażerką, otrzymała odszkodowanie po jego śmierci. W 2014 roku zaś Yeonhae wybrała się z kolejnym swoim partnerem do Tajlandii, gdzie zginął on w tajemniczych okolicznościach podczas nurkowania. Jeżeli chodzi o to, kiedy Yoon poznał się z Yeonhae, tutaj źródła były trochę sprzeczne, jednak kierując się tym, co mówili prokuratorzy podczas pierwszej rozprawy, w procesie poznali się w 2011 roku. I znowu, istnieje wiele wersji tego, jak się poznali. Rodzina Yoona utrzymywała, znaczy to było to, co oni wiedzieli, że poznali się oni w pracy. Mianowicie Yeonhae była na stażu, 6-miesięcznym stażu, na specjalnym programie w tej dużej korporacji, w której pracował Yoon Sang-yeop. I po tych 6 miesiącach tego stażu nie otrzymała pracy stałej, jednak między parą coś zaiskrzyło, no i koniec końców wzięli później ślub w 2017 roku. Prawda jednak była taka, że między tą firmą, tą wielką korporacją Yoona a Yeonhae nie było żadnego związku, ona nigdy tam nie pracowała, nigdy tam nie była na stażu. Według prokuratury poznali się oni w jednym z klubów nocnych, w których pracowała Yeonhae. Jakieś 5 miesięcy po tym, jak zarejestrowali swoje małżeństwo, Yeonhae wykupiła nie jedną, nie dwie, nie trzy, a 4 polisy ubezpieczeniowe na wypadek nieszczęśliwej śmierci małżonka, których oczywiście była jedynym beneficjentem. Jest jeszcze jedna osoba głęboko zamieszana w tę sprawę, Cho Hyun-soo. Prawda jest taka, że pomimo tego, iż Yeonhae cały czas pozostawała w związku małżeńskim z Yoonem, w tym samym czasie spotykała się z innym mężczyzną i tym mężczyzną był właśnie Cho Hyun-soo. Według policji w Incheon w marcu lub kwietniu 2019 roku, a więc przed wypadkiem przy wodospadzie Yeongso, Yeonhae przeprowadziła się i zamieszkała z Cho Hyun-soo. Według jednego z doniesień Cho prowadził jednoosobową agencję towarzyską i był też jednocześnie alfonsem dla Yeonhae. I oczywiście, o czym jeszcze nie wspominałam, Cho Hyun-soo był jedną z tych osób, które w czerwcu 2019 roku wraz z Yeonhae i jej mężem wybrali się na nadwodospad Yeongso. Nagrania z kamer przemysłowych pokazują, że po wypadku, w trakcie trwania pogrzebu Yoona, para udała się do jego mieszkania i wyniosła z niego tablet i komputer zmarłego. Do tej pory nie udało się ich odzyskać. Jak mówiłam wcześniej, lokalna policja zamknęła śledztwo praktycznie zaraz po wypadku, jednak na prośbę rodziny Yoona w październiku 2019 roku policja w Ilsan ponownie otworzyła śledztwo w sprawie śmierci Yoona. Producenci programu Kogosi Algo Shipta spotkali się ze starszą siostrą Yoona i wyjawiła ona im jeszcze jeden fakt o swoim bracie, który naprawdę przyprawiał o dreszcze. Mianowicie Yoon Sang-yeop nie potrafił pływać. Podczas śledztwa policja odkryła, że ten wypadek nad wodospadem to nie była pierwsza potencjalna próba zabójstwa Yoona przez Yeonhae. Potwierdzono następujące przypadki. W czerwcu 2018 roku Yeonhae przebiła oponę w samochodzie męża w celu spowodowania wypadku. W lutym 2019 roku Yeonhae nakarmiła męża jedzeniem zawierającym tetrododoksynę, truciznę znajdującą się między innymi w rybach rozdymkokształtnych. Trucizny jednak było za mało, by zabić Yoona. W maju 2019 roku, a więc miesiąc przed wypadkiem nad wodospadem, Yeonhae wraz z mężem i znajomymi wybrała się na ryby. Tam wypchnęła Yoona do wody, a Cho Hyun-soo, który był oczywiście z nimi, przytrzymywał Yoona pod wodą za ramiona. Sprawa została nawet zgłoszona policji przez świadków zdarzenia, jednak śledztwo szybko umorzono. W końcu 13 grudnia 2021 roku Yeonhae oraz Cho Hyun-soo zostali zatrzymani i przesłuchani przez policję, jednak następnego dnia zniknęli bez śladu od tamtej pory, ukrywając się przed wymiarem sprawiedliwości. I teraz skąd znamy nazwiska w ogóle tych osób, które brały udział w tej tragedii? Dlatego, że w marcu 2022 roku policja ujawniła ich nazwiska, ujawniła ich twarze i wysłała za nimi publiczny list gończy. Okazało się, że para ukrywała się w ofistelu w mieście Goyang. Jedzenie zamawiali na dowóz i płacili wyłącznie gotówką. Nie widział ich nikt z sąsiadów. Ukrywali się dobrze do tego stopnia. Jednak gotówka już się im kończyła, stanęli więc przed takim dylematem. Czy dać się złapać policji lub umrzeć z głodu? Oczywiście wybrali tę pierwszą opcję.
16 kwietnia oboje zostali zatrzymani przez policję, a na początku czerwca rozpoczął się ich proces. Jenhye została oskarżona o morderstwo, a Cho Hyun-soo o współudział w morderstwie. Rodzina Yuna doprowadziła do unieważnienia adopcji córki Jenhye przez Yuna. W trakcie śledztwa dowiedziano się, że tak naprawdę nigdy nie mieszkali ze sobą razem. Widzieli się tylko raz w życiu w sądzie, żeby tylko podpisać papiery, więc tutaj nie było żadnych podstaw do adopcji i adopcję unieważniono. Proces tej dwójki rozpoczął się na początku czerwca 2022 roku. Kolejna rozprawa będzie bodajże 30 czerwca. Jak już cały proces się zakończy, to oczywiście Was zaktualizuję. Tak jak mówiłam, albo na Twitterze, albo na Instagramie Praw Korei, lub możecie też zajrzeć pod ten filmik w pierwszym przypiętym opisie, ale to dopiero po zakończeniu procesu. Koniecznie dajcie znać, co sądzicie o całej tej sprawie, o koreańskiej czarnej wdowie, czy Yoon Sang-yeol doczeka się sprawiedliwości i jakiej kary powinni domagać się prokuratorzy dla Jenhye i Cho Hyun-soo. Dajcie znać w komentarzach. A tymczasem to tyle na dzisiaj, ja się już z Wami żegnam. Do obejrzenia czy usłyszenia w kolejnym odcinku z serii Ciemna Strona Korei.